Czy on myśli o tobie w ten weekend? Czy on myśli o tobie w ten weekend? Powiedzcie, karty, czy on myśli o osobie pytającej w ten weekend? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moich czytaniach, na wróżbach kolektywnych. Dziś pytanie, czy on o tobie myśli w ten weekend? Kochani, wypadły mi te karty, wzięłam te dwie, które mi pierwsze wyskoczyły. Weźcie, wybierzcie, kochani, kartę numer 1 lub kartę numer 2. Oczywiście zapraszam jak zwykle do subskrypcji mojego kanału, do komentowania i do lajkowania. Dawajcie łapki w górę, by mój kanał się rozwijał. Proszę, wybierzcie. Zapraszam oczywiście również na wróżby indywidualne, które mogą Państwo nabyć poprzez mój adres e-mailowy. Napiszcie mi e-maila i ja odpowiem Wam o warunkach takich wróżb indywidualnych. Oczywiście jest więcej opcji do wyboru. Możecie zadawać pytania swoje osobiste do kart. Potrzebują również zdjęcia, Wasze daty urodzenia. Możecie wykonać indywidualnie swoje lustro na siebie i partnera, prognozę swojego związku i tak dalej. Także piszcie o wróżby indywidualne na e-mail. Mój e-mail jest pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz, kochani Państwo, czy on o tobie myśli w ten weekend? Czy ta Twoja osoba ukochana myśli o tobie? Grupa pierwsza. Witam grupę pierwszą. Wybraliście tę właśnie kartę Tarota. Karta Tarota mówi o Królu Mieczy. Król Mieczy tutaj w postaci kobiety, ale to nie jest ważne, czy teraz pytamy o kobietę i mężczyznę. W karcie Tarota chodzi o energię. Czyli to jest energia osoby waszej ukochanej. Czy ta osoba o was myśli? Nie. W ten weekend nie myśli o was. Król Mieczy odcina wszelkie emocje i uczucia i analizuje sprawy tylko i wyłącznie na poziomie głowy, na zimno, wyrachowanie. Jeśli pomyślał o was ewentualnie, to tylko na zimno, ale nie uczuciowo, tak jak wy byście tego pragnęli, czyli nie myśli on uczuciowo, emocjonalnie, tęskniąc, kochając, tylko odcina te wszystkie uczucia mieczem. I jeśli w ogóle myśli o was, to bardzo zimno, racjonalnie, lub chce rozwiązać jakiś problem związany z wami czy z tą relacją. Natomiast na pewno nie myśli o was w sensie uczuciowym, bardzo emocjonalnie. To była grupa pierwsza. Jeszcze chciałam powiedzieć, że zapraszam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj o godzinie 19 na czytanie z kart Tarota i Lenormanda na live, czyli czytania wróżb live. Na moim kanale wejdę live i będziemy zadawać pytania na bieżąco, na gorąco, tak? Także zapraszam wszystkich serdecznie na live'ika dzisiaj o 19. I teraz zapraszam również grupę drugą. Czy on o tobie dzisiaj na ten weekend myśli? Wow, same miecze dzisiaj. Dwie grupy i dwie grupy wybrały miecze. 5 mieczy. Nie, nie myśli o tobie. Odcina. 5 mieczami odciął ciebie i chce udowadniać sobie albo tobie tylko rację. 5 mieczy to karta bardzo ostra, silnego ego, ścierania się silnych ego, udowadniania sobie racji, walka swojego ego, walka z partnerem, partnerką, Także tutaj jest tak jakby, jeśli jest jakaś cisza, kryzys między wami, to on chce sobie udowadniać rację, że on miał rację, że się odciął, że on miał rację, że nie chce z tobą być, że on miał rację, że on nie chce być już w tym związku. On sobie teraz tłumaczy, udowadnia, analizuje i on odcina myśli o tobie. Czyli tutaj jego silne ego, duma, jego być może narcyzm, jego egoizm być może nie pozwala tutaj na emocjonalne, uczuciowe rozklejanie się i myślenie o tobie. Także mamy tutaj, kochani, bardzo dziwne zjawisko. Mamy dwie karty związane z kartami dworskimi mieczy. To są karty raczej zimne, tak? Oziębłe, zdystansowane, które odcinają uczucia i emocje. Obie te karty odcinają. W pierwszej grupie jest jeszcze ewentualnie ta tendencja, że jeśli on o tobie myśli, ona o tobie myśli, to jest tylko myślenie na poziomie głowy, mentalne, bardzo zimne, wyrachowane, analityczne, intelektualne. Natomiast tutaj w drugiej grupie absolutnie nie myśli o tobie ta osoba, odcina cię pięcioma mieczami i udowadnia sobie tylko rację. Jest po prostu tutaj osoba jakaś o silnym ego, narcystyczna, która chce mieć bardzo koniecznie rację w tym sporze czy w tym konflikcie, który macie. Takie właśnie ostre wyszły dzisiaj karty. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam, kochani moi, wszyscy subskrybenci, nowi widzowie, nowi słuchacze. Zapraszam was dzisiaj o 19:00 na wróżby live na moim kanale. Będziemy się widzieli z talią kart Tarota i Lenormanda i powróżymy sobie live. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Czyli do usłyszenia o 19:00 dzisiaj w sobotę na moim kanale.